Sanepid, zgodnie ze słowami, które napływają od Naczelnej Rady Lekarskiej, zabrania przeprowadzania testów na koronawirusa u pacjentów pełnoobjawowych. Sanepid, zgodnie z wiadomościami przekazanymi przez portal Infodent24, spotkał się z krytyką ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej. Wystosowane już zostało pismo, by zatrzymać praktykę, w której pełnoobjawowi pacjenci nie są badani na koronawirusa. Sanepid otrzymał pismo od prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 23 marca. Główny Inspektorat Sanitarny podał nowe wytyczne dotyczące przeprowadzania testów na koronawirusa u pacjentów, którzy pojawiają się w szpitalach zakaźnych. W tej sprawie został wystosowany list do Jarosława Pinkasa z GIS od prezesa Naczelnej Rady Lekarzy, Andrzeja Matyja, gdzie podkreślone zostało, że nowe zasady wprowadzone przez GIS, które dotyczą wykonywania testów u osób w stanie zagrożenia życia lub u pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiej infekcji górnych dróg oddechowych, nie są wystarczające. Naczelna Rada Lekarska wątpi, by wytyczne wydane przez osoby z GIS, które nie mają kompetencji lekarskich, były odpowiednie w przypadku określania osób, w przypadku których zbędne jest wykonywanie testów. W liście została podkreślona sytuacja, kiedy pełnoobjawowi pacjenci mogą być wysłani do domu bez objęcia ich kwarantanną ani bez przeprowadzenia testów na koronawirusa, ponieważ nie pozwala na to sanepid. Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez WHO, wszyscy pacjenci, którzy mają objawy koronawirusa, powinni mieć przeprowadzone testy. Niezależnie do tego, czy miały kontakt z osobą zarażoną, czy wróciły z zagranicy. Sanepid będzie się ustosunkowywał do słów NRL. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do sanepidu z prośbą o odpowiedź, dlaczego GIS wydał decyzję zgoła odmienną od oficjalnego stanowiska WHO, co w konsekwencji może doprowadzić do nasilenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w Polsce. Dzisiaj grzeje, 1. Niepokojące informacje o Jolancie Kwaśniewskiej. Z każdą godziną sytuacja się pogarsza. 2. Dagmara Kazimierska jest w szpitalu. Królowa Życia ma pilny apel do fanów, pokazała zdjęcia w oficjalnym piśmie. Pojawił się apel o wprowadzenie natychmiastowych zmian obejmujących prawidłową i zgodną z wymogami WHO diagnostykę w kierunku wykrywania koronawirusa, która ma na celu ochronę obywateli Polski przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju. Jest jedyną szansą na to, by w Polsce nie miała miejsca taka sama sytuacja jak we Włoszech. Najlepsze newsy dnia, źródło, Infodent24. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj video. PL na Google News.